mówimy o epoce baroku jako epoce właśnie basso continuo. Cała kompozycja, struktura utworu wynikała z tego właśnie głosu oraz zapisanej harmonii. W XVII i XVIII wieku podstawą kompozycji był najniższy głos, głos basowy. Był on wykonywany przez instrumenty melodyczne, ale także przez instrumenty harmoniczne. Dzięki temu, że ponad głosem basowym bardzo często umieszczone były cyfry, instrumenty harmoniczne, takie jak klawesyn, teorba, lutnia czy harfa, mogły grać akordy. Akordy te stawały się wsparciem dla całej kompozycji, obojętnie czy była to kompozycja przeznaczona tylko na jeden instrument solowy, czy też na całą orkiestrę, czy też duży zespół wokalno-instrumentalny. Rozmiarów, ale także dzisiaj zapomniane instrumenty takie jak orfarion, cytara, mandora, colacione, galichon. Wszystkie te instrumenty zestawione razem z innymi zdolnymi realizować basso continuo, takimi jak instrumenty klawiszowe, klawesyny, szpinety, pozytywy, ale także z instrumentami melodycznymi, takimi jak viole da gamba czy wiolonczele, tworzyły niezwykle barwną grupę grającą razem z tej samej linii basu, ale często nie to samo. Sposób realizacji akordów granych nad linią basu, oznaczonych cyframi, czasem nieoznaczonych, na instrumentach szarpanych, gdzie na gryfie jest pewna ograniczona ilość dźwięków, które możemy zagrać jednocześnie. Ten akompaniament basowy był troszkę bardziej umowny. Głos basowy był bardzo często przerzucany o oktawę niżej. Oto linia basowa, którą zapisał Giovanni Girolamo Kapsberger. Jest to ostinato basowe, czyli schemat harmoniczny oparty na stałym basie. Kompozytor nazwał go Kapsberger. Oto jak możemy zrealizować basso continuo na jego podstawie. Zrealizowałaby gitara barokowa. Na podstawie głosu basowego, jego ruchów, a także cyfr zapisanych powyżej niego, klawesynista może realizować harmonię. Dzięki swojemu kunsztowi może pięknie ją ozdabiać za pomocą przeróżnych ornamentów, arpeggiów jednogłosowych, dwugłosowych czy też różnorodnych,
arpeggiów, czyli sposobu rozkładania poszczególnych akordów. W całej jego historii nie istnieje jeden sposób akompaniamentu, lecz w zależności od czasu i miejsca powstania możemy mówić o różnych stylach w jego realizacji, o stylu włoskim, francuskim czy też niemieckim. Czy organy pełnią funkcję harmoniczną w realizacji basso continuo, wiolonczela pełni funkcję melodyczną. Jest to związane z tym, że jest to instrument smyczkowy. Wydobywamy dźwięk w większości przypadków za pomocą smyczka, pociągając smyczkiem o strunę. Na klawesynie, gdy wydobywamy dźwięk, poprzez szarpnięcie ten dźwięk bardzo szybko wygasa. Natomiast na wiolonczeli wykonawca ma wpływ na kształt całej nuty, od samego początku do końca. Ten dźwięk można ukształtować bardzo powoli, można poruszać smyczkiem po strunie bardzo szybko, agresywnie lub spokojnie. To ten instrument daje możliwości pokazania wielu afektów. To, że mamy bardzo szeroką paletę możliwości wydobycia dźwięku na wiolonczeli, wpływa to też na to, że bardzo dobrze na tym instrumencie można pokazać dysonanse i dążenia w danym fragmencie utworu. To wiąże się też z tym, że dobry wiolonczelista powinien mieć bardzo dobrą wiedzę na temat harmonii. O tej świadomości harmonicznej, bardzo pożądanej u wiolonczelistów, mówił już w swoim słynnym traktacie Joachim Quantz. On sam wspominał także o tym, że wiolonczelista pełniący funkcję continuo powinien grać dźwiękiem pełnym, męskim, brzmiącym. To też jest związane z tym, że ten dźwięk, projekcja dźwięku, którą generuje wiolonczelista, musi być słyszalna. Ona musi być dobrą bazą pod to, co się dzieje w innych głosach. Tak samo ten dźwięk musi bardzo dobrze blendować, tak to nazywamy w naszym slangu, zarówno z innymi instrumentami realizującymi basso continuo, ale też z instrumentami, które grają głosy solowe, w szczególności jeśli to także są instrumenty smyczkowe. Sformułowanie blend czy blendować się odnosi się do tego, że gdy gra więcej niż jedna osoba, ten dźwięk ma sprawiać wrażenie, jakby nie grało wiele osób, tylko właśnie jeden instrument, jedna osoba. I to nawet nie muszą być dwie wiolonczele, to na przykład jeśli gra wiolonczela i fagot i to są bardzo dobrzy muzycy, będzie wrażenie niewiarygodnego dźwięku, takiego ani dętego, ani smyczkowego. To też właśnie wiąże się z tym, że muzycy realizujący basso continuo powinni
być jak jedna drużyna, powinni grać do jednej bramki, co wiąże się z ujednoliceniem artykulacji, ujednoliceniem wydobycia dźwięku właśnie na przykład w wiolonczeli i w fagocie, czy w wiolonczeli i wiolonę, kontrabasie i tak dalej. Z czasem dla podkreślenia dramatyzmu muzyki zaczęto stosować głos basowy, który brzmiał oktawę niżej, czyli w oktawie kontrabasowy. I takie możliwości miało również wiolonę. I muzyk, który grał ten głos, realizował głos właśnie oktawę niżej, kontrabasowy, wiedział kiedy i gdzie powinien grać, kiedy i gdzie powinien się wstrzymać od grania. Najczęściej czytał z tych samych nut, które czytał również wiolonczelista czy gambista, a czasem nawet była taka praktyka, że po prostu stał gdzieś obok klawesynisty i czytał z tej samej partii, z tych samych nut i zaglądał przez ramię klawesynisty i realizował właśnie głos basowy. Natomiast w nutach najczęściej nie było wskazówek i dokładnych zapisków, co powinien taki muzyk grać, czego nie grać. On musiał się sam orientować i wiedział, gdzie głos, gdzie brzmienie jego instrumentu będzie najbardziej odpowiednie i jaki efekt muzyczny ma osiągnąć. Dzisiaj możemy w bardzo różny, ciekawy sposób realizować continuo. To dotyczy samej harmonii, czyli akordów. Tak jak w muzyce rozrywkowej dobieramy pewne akordy ze względu na ich barwę. Oczywiście jest to wszystko związane z pewnymi zasadami, które tak naprawdę pomagają w tym, żeby przebieg był klarowny. Jeżeli chodzi o realizację continuo, można do niej podchodzić również ze względu na kolor. Możemy zmieniać barwę, kolor, dynamikę, dobierając różnorodną instrumentację. Czasami, gdy opowiada się o continuo, może to brzmieć dość zawile, jak jakaś tajemna praktyka, tajemnica, czy też tajemnicze zjawisko. Jednakże, gdy chodzimy na koncerty, obserwujemy muzyków grających repertuar XVII czy XVIII-wieczny, continuo może stać się dla nas niezwykłą przygodą. Dla nas jako słuchaczy, nie tylko dla wykonawców. Możemy porównywać sposób rozkładania akordów, arpeggiowanie, bogate czy też bardziej surowe granie. Jest to wielka przygoda zarówno dla wykonawcy, jak i dla słuchacza.